Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Zwykli i niezwykli to intencja programu, który ma pokazywać osoby ziemi myślenickiej, młodszych, starszych, tych, którzy swoją pasję przekuwają w sukcesy, ale przede wszystkim tych, którzy swój talent na co dzień pielęgnują, swym talentem się dzielą, pokazując to, co w nich jest najlepsze. A dzisiaj moim gościem z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu niezwykle utalentowanego młodego człowieka, a jest to Franciszek, który ma lat 12 i od 6 lat gra na fortepianie. Jesteś mieszkańcem Myślenic. Powiedz proszę Cię, Franek, zanim o tej niezwykłości, to może o takiej Twojej codzienności. Masz 12 lat. Co robisz na co dzień? No, chodzę do szkoły, zawsze popołudniami ćwiczę i odrabiam lekcje. No, lubię komponować różne rzeczy na fortepianie. Lubię uprawiać czasem różne sporty. Najbardziej lubię jeździć na nartach. Na nartach. A miałeś okazję pojeździć w tym roku, bo tego śniegu trochę mało było? Tak. A takie plastyczne rzeczy, czy to jest też w kręgu Twoich zainteresowań? Trochę tak, ale nie aż tak bardzo jak fortepian. Miałem 6 lat. To się zaczęło tak, że przed tym momentem, przed tym dniem w ogóle się nie interesowałem fortepianem i pewnego razu to było w Wigilię. Prosiłem tatę, żeby mi coś pokazał i tak się zaczęło. No bo fortepian mieliście w domu. Okazało się, że mama twoja, tak? Twoja mama kiedyś tak, grała i mieliście. I co? Jak zacząłeś pierwszy raz? Co to było? Pamiętasz ten utwór? Nie bardzo. Dobra. No to jeżeli nie pamiętasz tego utworu, to powiedz mi, jak zagrałeś pierwszy raz, w jaki sposób zachwycił Cię ten instrument, bo wiemy, że ciąg dalszy był i trwa po dziś dzień. Co robiłeś dalej? No bardzo mnie interesowało poznawanie różnych nowych utworów i ich granie, uczenie się ich. A Twoja mama powiedziała, że Ty przez 2 tygodnie potrafiłeś zagrać praktycznie cały utwór z pamięci. I jakoś tak łatwo Ci to przychodziło od razu? Tak, raczej tak. Myślę, że trzeba mieć ogromny talent, bo ja pewnie gamy bym nie potrafiła zagrać i chylę czoła, tak jak mówię. Powiedz, co Ciebie zafascynowało właśnie w tym fortepianie? Fortepian jest bardzo takim bogatym instrumentem, że na nim wydobywać bardzo dużo różnych kolorów i barw. Jest nieskończenie wiele kombinacji pięknych melodii, które można odkryć. No i Ty mówisz, że Ty komponujesz też, tak? Tak. Ja to robię tak, że po prostu gram coś, co mi przychodzi do głowy. Większość raczej zapisuję i potem tak zestawiam, a czasem pokazuję, kiedyś pokazywałem pani nauczycielce fortepianu. Niesamowite. A jakbym cię poprosiła, żebyś teraz coś zagrał, czy coś ci przychodzi do głowy? Tak po prostu od siebie? Znaczy, są takie momenty, że mi nic nie przychodzi, ale są takie momenty, kiedy mi naprawdę przychodzi dużo takich ładnych rzeczy. A powiedz, to można nazwać taką weną twórczą, że wtedy faktycznie... Tak. Sześć lat w szkole muzycznej w Myślenicach, ale teraz jeszcze jesteś uczniem innej szkoły. Tak, teraz jestem w pierwszej klasie szkoły muzycznej w Krakowie 2. stopnia. Uczy się u pani profesor Olgi Łazarskiej. Ćwiczysz, grasz, w tej swojej codzienności masz czas również na sport. Jak ty to wszystko godzisz? Bo jednak faktycznie życie 12-latka, który chodzi do szkoły podstawowej numer 4, tutaj na Zarabiu również, do 2 szkół, jeszcze znajduje czas na... Jak to się robi? Tego czasu nie jest tak mało, ale jak się go nie traci, to można... To można sobie go dobrze zagospodarować. Powiedz mi taką rzecz, a... Nie jesteś takiej rodziny, która instrumentów na oczy nie widziała. Wiem, że ktoś więcej u was gra w tak, rodzinie. Mama ukończyła 1. stopień na fortepianie, tata się uczył grać na gitarze.
Mój brat jeszcze gra na akordeonie, też chodzi do tej szkoły muzycznej. I takie rodzinne spotkania to u Was są spotkania z muzyką w tle? Gracie? Tak, znaczy zwykle jak mamy jakieś, jak są jakieś święta, to zawsze gramy. A ja mówię, Franek, zawsze, że za sukcesami, o których już za chwilę, stoją zawsze rodzice. Powiedz mi, jak ci rodzice cię wspierają? Powiem, że kibicują ci mocno i są z tobą na każdym kroku. Jest to wsparcie codzienne? Tak. Mhm. No to pięknie. Zaczęły się pojawiać konkursy. Konkurs to zawsze jest jakiś rodzaj stresu, jakiegoś takiego, no, przede wszystkim przygotowania, ale powiedz mi, masz tremę przed tymi występami konkursowymi? Znaczy, zawsze się czuję lekką tremę przed tymi występami konkursowymi, ale w czasie występu to już przechodzi i się myśli tylko o tym, żeby dobrze zagrać i każdy dźwięk był ładny. Wtedy koncentrujesz się tylko na grze. Jak już grasz, to jesteś skoncentrowany tylko na tym. I wiem, że takich nagród masz wiele, ale chciałabym powiedzieć o tej jednej. W połowie lutego pojechałeś do Estonii i zająłeś tam drugie miejsce. A to konkurs nie dość, że prestiżowy, to dość trudny ponoć chopinowski konkurs. Jak ty go wspominasz? Co to był za czas dla was? Bardzo dobrze. Szczególnie właśnie się wtedy skupiałem na fortepianie. Wtedy właśnie jeszcze chciałem, żeby tak jak najbardziej dopracować, doszlifować te utwory, które gram na przesłuchaniach. I to był taki dwuetapowy konkurs, tak. Bo to nie tak, że pojechałeś w swojej kategorii wiekowej do lat 12, byłeś jedynym Polakiem, bo oczywiście tam byli uczestnicy w ogóle z całego świata, i z Wietnamu, i z Portugalii, i znamienite nazwiska też również. Powiedz, odnalazłeś się tam świetnie. I co zagrałeś, to pamiętasz? W pierwszym etapie grałem miniaturę Malawskiego, potem grałem też w pierwszym etapie walca e-moll Chopina. A na końcu w pierwszym etapie zagrałem Fantazję Impromptu Tismol Chopina. W drugim etapie zacząłem od Jana Sebastiana Bacha Inwencji trzygłosowej e-moll. Potem zagrałem Nocturne Chopina G-moll op. 37. A na końcu drugi etap zakończyłem etudą rewolucyjną Chopina. No i powiedz, który z tych utworów miałeś takie poczucie, że zagrałeś od początku do końca tak, jakbyś sobie zamarzył? Znaczy, szczególnie tą etudę rewolucyjną i myślę, że Fantazję Impromptu, bo te dwa utwory mi szczególnie były. Taki koncert właśnie finałowy, kiedy możesz wystąpić przed dużą publicznością, a tam właśnie w Estonii miałeś taką okazję, to jest dla ciebie taki mobilizujący, czy wręcz przeciwnie? Tak, tak. Lubisz występować przed publicznością? Tak, bardzo. Zagrałeś je bardzo dobrze i jury oceniło ten twój występ bardzo wysoko, zajęłeś drugie miejsce, gratulujemy. Okay. Ale też była okazja na to, żeby w tej Estonii coś pozwiedzać, coś zobaczyć, powiedz. Tak, codziennie jak chodziliśmy na nogach do szkoły muzycznej, to zawsze tam oglądaliśmy trochę ten krajobraz. Też w niektóre dni raz albo chodziliśmy na jakieś spacery, albo w ostatni dzień zwiedziliśmy Tallinn. Tam są takie piękne mury obronne, takie stare. Twój ulubiony kompozytor? Kogo lubisz? No to Chopin. Jednak Chopin. Dobra. A Sebastian Bach to coś? No trochę mniej. Bardzo też lubię Franciszka Lista. Z takich współczesnych? To raczej mi się za bardzo nie podoba muzyka współczesna. Musisz sam coś skomponować w takim razie. Będziesz szedł też w tym kierunku? Też będziesz się szkolił, żeby komponować? Czy to jest taka pasja? Nie wiem, chyba raczej nie. Chyba raczej fortepian. Franiu, graj nam pięknie. Mamy nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie się spotkamy z tobą. Za dzisiejszą rozmowę ci bardzo serdecznie dziękuję. Życzę kolejnych sukcesów. A my cóż, drodzy Państwo, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Talentów naszej ziemi myślińskiej nie brakuje i my będziemy je pokazywać, a za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Już zapraszam na kolejny odcinek Zwykli, Niezwykli. Do zobaczenia.